Hej, witam Was serdecznie na portalu wideotesty.pl. Mam na imię Mateusz i dziś zajmiemy się wideorejestratorem dla odmiany. Zawsze smartfony, a tu coś innego. Zapraszam do oglądania. Wideorejestrator Mio Miview 568 Touch odznacza się tym, że ten wideorejestrator, poza tym, że nagrywa oczywiście w rozdzielczości Full HD, posiada również ekran dotykowy, który włączymy. Zdecydowałem się na test tego urządzenia z racji tego, że właśnie tutaj mamy ekran dotykowy, a poza tym wideorejestrator. Sam jeżdżę samochodem, więc z miłą chęcią takie coś przetestuję. Cóż możemy tutaj powiedzieć? No, odznaczające rzeczy, które tutaj możemy, o których możemy powiedzieć, no to przede wszystkim ekran dotykowy, dość czuły w dotyku. Oczywiście tutaj o jakiejś wielkiej rozdzielczości nie możemy powiedzieć, to jest tylko ekran poglądowy. Mamy oczywiście ustawienia, mamy też dostęp w języku polskim, którego nawet tutaj nie ustawiłem, bo menu jest tak proste, że tutaj powinien każdy sobie z tym poradzić, ale jeżeli chcecie, można oczywiście to też ustawić. Co jeszcze ciekawego tutaj w tej kamerce? No przede wszystkim nie będę Was tutaj zanudzał funkcjami. Wszystko, co powinno być, jest. Najważniejsze rzeczy to przede wszystkim tutaj wykonanie tej kamerki. Tutaj nic nie skrzypi, nic nie trzeszczy. Kamerka wykonana jest w całości z plastiku. Tutaj z takim, można powiedzieć, uchwytem, który pomaga nam w zdjęciu tej kamerki. Mniej więcej tak to wygląda, tutaj możecie to teraz właśnie dobrze zobaczyć. Jeżeli chodzi o wejścia, no to mamy tutaj wejście HDMI oraz wejście na mini USB. Nie jest to niestety wejście mikro USB, tak jak w smartfonach. No i po lewej stronie znajdziemy przycisk włącz-wyłącz oraz wejście na kartę SD. Ja mam tutaj włożoną kartę 8-gigową klasy 4 i dosyć fajnie sobie ta kamerka na tej karcie pamięci radziła. Jeżeli chodzi o zestaw, no to przede wszystkim uchwyt jest najważniejszy. Mniej więcej tak to się zakłada, jeżeli mamy, o, dokładnie, bardzo prosto, podobnie, tutaj nie ma żadnego zaczepu, wystarczy tylko lekko pociągnąć i kamerka sama wychodzi. Tak to mniej więcej wygląda. Co tam jeszcze znajdziemy? Długi kabel, jeżeli chodzi o ładowarkę samochodową. No i to właściwie wszystko. Jakiś zestaw instrukcji też w języku polskim. Tak mniej więcej wyglądałaby właśnie kamerka. No i pora mówić o funkcjach. Te funkcje tutaj tu już powiedziałem mniej więcej. Oczywiście nagrywanie Full HD, ale przede wszystkim kamerka ma wbudowany GPS, czyli będzie pokazywała nam prędkość, z jaką jedziemy, i też ma wbudowaną tutaj mapę fotoradarów, więc też będzie nam ostrzegało, i też to działa w Polsce, i też będzie nam ostrzegało o fotoradarach. Jak wiemy, tych fotoradarów jest troszeczkę mniej ostatnimi czasy, no ale są i trzeba uważać. Najważniejsze, oczywiście też mamy G-sensor, czyli też mamy jakieś tam przeciążenia. Pokażę Wam to w późniejszej części filmu, bo tam właśnie to pokazałem dzięki programowi, który no nie jest dostarczony do samego zestawu, ale możemy sobie ściągnąć ze strony producenta. Mamy też kilka trybów, mamy tryb tutaj taki, można powiedzieć, awaryjny, jeżeli kamerka nie jest podłączona do ładowarki w tej chwili, może nam nagrać, ale na przykład nie ma wtedy prędkości właśnie GPS czy samej lokalizacji. Tak to mniej więcej wygląda. No i co jeszcze? No i to właściwie wszystko. Te trzy rzeczy, czyli GPS, fotoradary, czujnik G-sensor, no i oczywiście nagrywanie w rozdzielczości Full HD. Tym odznacza się sama kamerka, a Wy pewnie jesteście ciekawi odnośnie...
Oj, nagrywanie awaryjne, coś mi tu zaczęło piszczeć, myślałem, że aparat. A wy oczywiście jesteście ciekawi, jak to ta kamerka nagrywa. Więc zapraszam was na filmy poglądowe i na końcu po tych filmach poglądowych zobaczycie jeszcze program, który zainstalowałem właśnie w samym komputerze i tam też można wiele ciekawych rzeczy zobaczyć. Tak więc zapraszam do oglądania.
ostatnią rzeczą odnośnie tej kamerki chciałem wam pokazać program MiView Manager. On nie jest dostępny w pudełku, ale do ściągnięcia na stronie producenta. Bardzo fajny, sympatyczny programik. No przede wszystkim po podłączeniu kamerki uruchamiamy program, automatycznie tutaj wrzucamy nasze filmy, powiedzmy, z kamerki czy z tej karty pamięci. No i co mamy fajnego? No przede wszystkim mapkę Google'ową z trasą, jaką jechaliśmy tutaj. No i też jesteśmy my tutaj z takim charakterystycznym znacznikiem. Po prawej stronie mamy przeciążenia G, czyli ten G-sensor, który jest zamontowany w samej kamerce. No też mamy poprzez trasę przebiegu dokładnie jakie przeciążenia i z której strony na nas działały, czyli dokładnie tutaj możemy z przodu, z tyłu, z boku. Bardzo fajny gadżet, lubię akurat takie coś, mało może przydatne w życiu, ale jak w coś przyrżniemy, no to przynajmniej wiemy z jaką siłą. No fajnie by było, jakby na jakimś torze można było się pościgać i nie moim starym samochodem, to wtedy może by była jakaś większa frajda z tego i jakiś większy pożytek. Po prawej stronie znajdziemy jeszcze kalendarz z menadżerem plików. Kalendarz jak kalendarz, nic tutaj jakiegoś wielkiego nie ma, ale pokazuje nam oczywiście, w których dniach nagraliśmy dany film. Po prawej stronie, znaczy nie po prawej, tylko u góry, po lewej stronie właściwie znajdziemy tutaj przycisk Facebook, czyli możemy wysłać nasz film na Facebooka czy na YouTube'a, czy powiedzmy zrobić nawet zdjęcie, zapisać ten film, czy powiedzmy nawet wydrukować dane zdjęcie, czy dany moment na przykład. Bardzo fajnie wszystko tutaj sympatycznie wygląda, jestem bardzo zadowolony z tego programu, cieszy oko, no przede wszystkim jest bardzo prosty, tak jak ta sama, jak ta cała kamerka i ten cały wideorejestrator, bardzo, bardzo przyzwoicie to wygląda. Więc tak by wyglądał MiView Manager, chyba tak to się wymawia, no i tyle. Podsumowując, bardzo ciekawy wideorejestrator z dobrą jakością filmów, dobrą jakością obrazu, aczkolwiek mogło być troszeczkę lepiej. No przede wszystkim oczywiście plusy: czujnik G-Sensor, GPS. Ten program, który zresztą pokazałem przed chwilą, też można przypisać do plusów. No i przede wszystkim prostota w użytkowaniu takiego wideorejestratora, nawet ten ekran dotykowy nie przysparza jakichś problemów. Z minusów na pewno cena, około 700 zł, to jest dość sporo jak na urządzenia tego typu. Wiadomo, że dokładając 300-400 zł, no to jest dużo, to jest prawie połowa. No możemy mieć jakąś kamerkę sportową, ale nie oferująca, powiedzmy, właśnie tych funkcji typowo samochodowych. Moja ocena 4, urządzenie bardzo przyzwoite i bardzo miło mi się z nim pracowało. A wy? Co sądzicie o kamerce MiView? Zapraszam do komentowania, no i subskrybowania kanału i zapraszam też na recenzję pisaną na stronie wideotesty.pl. Dzięki.